Duża korporacja. Jedna z tych, która uważa, że jeżeli jej pracownik nie śpi, to znaczy, że może pracować. Do zespołu przychodzi menadżer projektu i mówi tak. Słuchajcie, co byście powiedzieli na takie coś, żebyśmy dzisiaj wieczorem po godzinach, oczywiście dla dobra korporacji, bezpłatnie zostali i zrobili sobie burzę mózgów? No wszyscy tak. Jeden z odważniejszych pracowników mówi: a co to jest burza mózgów? No normalnie siedzimy i mówimy to pierwsze słowo, które nam przyjdzie do głowy. Spierdalaj. Jezu, zawsze jak pracowałem w korpo, to miałem nadzieję, że ktoś powie szefowi to magiczne słowo, gdy ten kazał nam siedzieć po godzinach, bo uważał, że jak człowiek pracuje w korporacji, to jest tej korporacji poślubiony, nie ma prywatnego życia i po prostu tyle, tyle, moi kochani. Pamiętajcie, że jak pracujecie powyżej tego, co wam... pracujecie powyżej tych 8 godzin, posiedzicie w nadgodzinach bez pracy, to okradacie swoją rodzinę, okradacie swoje dzieci, okradacie swoich bliskich, ale również sprawiacie, że inni pracownicy tej korporacji też muszą się na to godzić. Bo gdyby wszyscy się postawili, wszyscy powiedzieli to magiczne słowo szefom, którzy chcą nas okradać z naszego czasu, bo to jest kradzież, kazać nam siedzieć w godzinach, za które nam się nie płaci, to by czegoś takiego nie było. Za komunę tego nie było, tuż po komunie tego nie było. Dopiero potem pojawili się pierwsi pracoholicy, którzy tyrali po 10, 12, 14 godzin. Robili to sami z siebie, ale później korporutki nagle stwierdziły te takie wyższe, że a, ten tyra za darmo, to wszystkim też każemy. I się ludzie bali sprzeciwić. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa!